hej, witam Was ponownie. Spotykamy się już w 7 odcinku naszego szkolenia. Tym razem opowiemy sobie o obsunięciach kapitału, czyli o takim parametrze, który popularnie zwie się drawdown. Jest to bardzo istotna sprawa i kluczowa sprawa i ja Wam to pokażę, w jaki sposób ja sobie z tym radzę i w jaki sposób ja tym zarządzam, bo bardzo istotna kwestia jest tego, że da się tym zarządzać i tutaj wskażę Wam pewne takie praktyczne rozwiązania co do tego, jak to wygląda. No i teraz może na początek zwizualizujemy sobie może, jak wygląda też to obsunięcie kapitału, bo akurat ten temat na naszej scenie jest troszeczkę w powijakach. Oczywiście wiele osób rozumie to i zna to zagadnienie, natomiast naprawdę jest olbrzymia rzesza traderów, którzy w jakiś sposób, nie wiem, pomijają to, nie wiadomo z jakich, dlaczego i z jakich powodów. Natomiast to jakby to jest jeden z takich kluczowych spraw, które prowadzą nas do sukcesu. No i teraz tak, przyjrzyjmy się tutaj tej krzywej kapitału, tak? Na pierwszy rzut oka widzimy, no, wygląda ona fajnie, w sumie zadowalająco, tak? Natomiast nie widzimy tutaj jakby tych kosztów takich, tak, które musieliśmy ponieść, żeby ta krzywa właśnie wyglądała w ten sposób. I jak możemy zobaczyć te koszty? Na przykład, jeżeli jesteście tutaj na moim portfolio FX Blue i wejdziecie sobie tutaj właśnie, rozwiniecie sobie to menu kontekstowe, to jest coś takiego jak Equity and Floating. I ten właśnie floating, który my sobie wybierzemy, to jest właśnie tak zwany pływające obsunięcie kapitału. Ja sobie wybiorę tutaj na przykład to godzinowe. I bardzo ważne, żeby nie patrzeć na dzienne, tylko na godzinowe, z tego względu, że godzinowe nam pokazuje właśnie jakby bardziej odzwierciedla te obsunięcia kapitału, ponieważ one zmieniają się czasami z godziny na godzinę. Na przykład, jeżeli macie jakieś dane makroekonomiczne albo coś, to wasz kapitał może na przykład zanurkować w dół, tak? I później w ciągu godziny on może wystrzelić do góry, tak? Być znowu na plusie, później on może znowu zanurkować w dół. I taka może być właśnie zmienność na kapitale. Także zmienność na kapitale też odzwierciedla zmienność na rynku. I z tym musimy się liczyć. Dlatego ja sobie tu kliknę i zobaczymy, co my tu zaraz będziemy widzieć. Widzicie, co my tu widzimy? A zatem ta krzywa kapitału troszeczkę się zmieniła, tak? Już nie wygląda tak ładnie, z tego względu, że ona właśnie nam pokazuje te obsunięcia kapitału. I teraz, tak jak tu widzimy, nie? Nas najbardziej interesują te wychylenia takie właśnie w dół, które są, tak? I tymi wychyleniami właśnie będziemy zarządzać tutaj. To wszystko to jest, kiedy cena zanurkowała, tak? Była na minusie, czyli ponosiłem stratę, a później ta strata się odbudowywała i wychodziła na plus. I co jest istotne, to obsunięcie kapitału, to nie jest obsunięcie kapitału takie generowane na przykład na zasadzie, że otwieram transakcję stop loss, strata, otwieram transakcję stop loss, strata, otwieram transakcję stop loss, strata. To nie jest to. To jest na tej zasadzie, że otwieram transakcję i ona z reguły, na pewno każdy z Was doświadczył, że otwiera transakcję i ona czasami idzie od razu fajnie w kierunku naszego TP, a czasami no niestety ona się odwraca w przeciwnym kierunku i generuje stratę. I tak długo jak ona tkwi w tej stracie i do jakiego poziomu dojdzie, to nam właśnie pokazuje ten tutaj ta czerwona taka linia, tak? I później, jeżeli na przykład zmienią się znowu warunki na rynku i ta strata znowu odrabia się, tak, i dochodzi do TP, zamyka się na TP i wtedy jesteśmy w tym miejscu. I później znowu, tak, i jakiś czas na przykład rachunek jest w stracie, później znowu jest wyprowadzany i dochodzi do TP. Później znowu jest w stracie, jest wyprowadzany i do TP. No i widzicie tutaj na przykład w tym miejscu, no to są te ostatnie dni, tak, kiedy jest wojna na Ukrainie, no to widzimy, że to troszeczkę tutaj więcej, tak, jest to bardziej aktywna ta strata, później jest ona wypracowywana. Ale też jest istotne, że
ta strata to też powoduje to, że są zbierane zlecenia i później jak te zlecenia są zamykane, tak, wyprowadzane na plus, to są bardzo duże profity. I to też na to trzeba, to też trzeba wziąć pod uwagę, ponieważ jest to taka nasza nagroda, tak, za to, że my jesteśmy w stanie jakby przetrzymać tą, wytrzymać i zarządzać właśnie tym obsunięciem kapitału. I tak generalnie w większości czasu będzie to wyglądało tak, że wasz rachunek będzie praktycznie cały czas na stracie. Ja może wam to pokażę, tak jak teraz w tym momencie, widzicie? Tu jest jakaś strata i ta, słuchajcie, ta strata ona się będzie cały czas utrzymywać, tak? Bo tak jak wcześniej wspominałem, inaczej wygląda gra jednym rachunkiem, a inaczej wygląda gra całym portfolio, tak? Czyli wieloma rachunkami i wieloma strategami. Także ta strata tutaj, ona się będzie cały czas utrzymywać, ona będzie chodziła plus, minus, bo będzie się w jakimś tam range'u wahała. Dla nas fajnie było, jakby to był range dodatni, tak? Natomiast z reguły to będzie tak, że to będzie range ujemny. No i później sobie jeszcze przejdziemy właśnie, jakie proporcje powinny być tego range'u. Natomiast wrócę do tego i pewnie zastanawiacie się, co tu się wydarzyło, tak? Ojojoj, co to się wydarzyło, taki tutaj skok w dół, do góry, tak? Że to wygląda naprawdę tak niesamowicie, tak? Bardzo tak groźnie w sumie mógłbym powiedzieć, tak? I tutaj widzicie, że doszło nawet do minus 1000, tak? Euro, tak? Ten, ta strata. I co to było? No akurat jeżeli chodzi o ten moment, to ja popełniłem pewien błąd, ponieważ tak jak tutaj wejdziemy sobie w moje portfolio, tak? Widzimy, tu mamy kilka strategii, tak? I zobaczcie, na przykład tu jedna strategia, taka jak tu jest ta, ona cały czas mi tu generuje stratę, ona cały czas jest na stracie. I teraz tak. Błąd polegał na tym, że jedna ze strategii była za wysoko zlewarowana. I teraz z powodu tego lewara, tak, to obsunięcie kapitału było dużo większe. I było jakby zagrożeniem, to obsunięcie kapitału było zagrożeniem dla rachunku i ten rachunek mógł zbankrutować. Stąd nastąpił właśnie, uruchomiłem jakby te procedury awaryjne, tak, gdzie rachunki, które nie pracowały w danym momencie, po prostu zatrzymałem je i dokonałem po prostu, zacząłem zarządzać tym kapitałem, przelałem wszystko na jedno konto określone, tak, i dzięki temu zwiększyłem margines na tym koncie i ten free margin, i mógł jakby to obsunięcie kapitału mogło zejść sobie niżej później i dzięki temu się później wypracowało, tak? Wszystko oczywiście odbywało się zgodnie z zasadami strategii, natomiast ze względu na to, że przelewarowałem, wymagała ta strategia jakby większego tego free margin, czyli większego marginesu kapitału, który mógłby jakby wchłonąć, tak, tą stratę i później zwrócić mi zyski. No i też o tym będziemy sobie mówić, bo to jest bardzo ważne. Później oczywiście poprawiłem, tak, to znalazłem ten błąd, także no dzięki temu, że możemy, że mogę zarządzać tymi rachunkami, tak, nie było z tym jakiegoś większego problemu i jakby skończyło się tylko na tym, na przesunięciu kapitału z jednego rachunku na drugi rachunek i później powrót. Także wszystko zakończyło się sukcesem, co widzimy. Później widzimy na krzywej kapitału. Ja sobie wrócę tak do tego. Tak. Zaraz wrócimy sobie do normalnej krzywej. Tak, tu mamy już, o tak, a później tak naprawdę to, co tu widzimy na tej krzywej, to są te punkty TP, tak? Czyli te punkty, które zostały za klient FTP, to później się z tego buduje taka krzywa, tak? Ona wygląda fajnie, ale tak naprawdę jak wrócicie właśnie do obsunięcia kapitału, tak? No to w tym momencie widzimy, jaki był tak naprawdę koszt poniesienia właśnie tego, jaki to jest koszt tego tradingu, tak? Z czym musicie się liczyć. No i teraz ja sobie wrócę tutaj, tak? I teraz taka ważna sprawa, że jeżeli my zarządzamy tym floating, tutaj ten floating jest pokazany, jaki on jest bieżący, tak, jeżeli my nim będziemy zarządzać, to my musimy teraz patrzeć tak z perspektywy portfolio i z perspektywy pojedynczej strategii.
Czyli tak, jeżeli popatrzymy sobie, wejdziemy sobie na portfolio tutaj, na moje strategie, tak, i osobno tutaj jest każdy rachunek, tak, i ten każdy rachunek buduje mi ten total portfolio. I co jest ważne teraz, żeby na każdym z tych rachunków ten floating nie przekroczył jakiegoś określonego poziomu procentowego. I ja mam tutaj w zasadzie takie dwa kluczowe poziomy. Pierwszy poziom to jest minus 20% od balansu. To jest bardzo ważne, czyli ostatni balans, jaki macie na rachunku, który Wam pokazuję, i od tego balansu właśnie minus 20%. To jest taki, zapala się już taka lampka, tak? Powiedzmy, że to jest zielona lampka, tak? A drugi taki próg to jest minus 30%. I minus 30%, jeżeli pojawi się minus 30%, to już wtedy jest czerwona lampka. I ta czerwona lampka mówi mi, że muszę podjąć jakąś określoną akcję w stosunku do tego rachunku. I teraz przykładowo załóżmy, że mamy na przykład tak, pi razy oko, tak? Ja zrobię taki przykład, że mamy na przykład 1000 euro, jeden rachunek. I teraz tak, widzimy, że obsunięcie kapitału mamy minus 200 euro, czyli ile to jest? To jest 20%, tak? Czyli w tym momencie zaczynamy się już baczniej, tak, musimy bardziej śledzić ten rachunek, co się będzie działo, co się będzie działo dalej. Jeżeli później ten spadnie nam to obsunięcie kapitału do minus 30, to wówczas, jeżeli mamy minus 300 euro na rachunku i nasz kapitał spadł do, mamy tym, czym dysponujemy, to jest tylko 700 euro, bo 300 euro to jest strata, wówczas musimy podjąć jakąś akcję. Ale teraz no, to nie jest tak, że Wam tak idealnie spadnie, prawda, minus 20, tam minus 30. To musicie sobie tak patrzeć, że spadnie Wam, nie wiem, minus 22, minus 23, tak, no wiadomo, minus 19, tak. No nie robimy tego tak w punkt, prawda. To samo jak z reguły, jak będzie, to będzie minus 32, minus 33, może być minus 35%, tak, bo z reguły często zdarza się tak, że otwieracie platformę, a tu bach, jest minus 35%, tak. No i wtedy musicie podjąć jakąś akcję. I teraz załóżmy, jeżeli macie, wasze obsunięcie kapitału jest minus 30%, a wasz depozyt startowy był 1000 euro, to w tym momencie musicie dokonać przesunięcia kapitału z jednego rachunku na drugi rachunku, na drugi rachunek, po to, żeby zwiększyć ten free margin i w ten sposób obniżacie to obsunięcie kapitału. No przykładowo, jeżeli macie, jeszcze raz, ja może powtórzę, jeżeli macie te 1000 euro i obsunięcie kapitału jest 30%, jeżeli przesuniecie na ten rachunek kolejne 1000 euro, tak żeby było 2000 euro, to wówczas to obsunięcie kapitału procentowo zmniejszy się do 15%. Dlatego, że 300 euro obsunięcia z 1000 to jest 30%, a z 2000 to jest 15%. To jest prosta sprawa. Natomiast dla brokera ważne są liczby, tak? Jeżeli dopuścicie do jakiegoś obsunięcia kapitału w relacji do depozytu, wówczas dostaniecie margin call, a później stop out. Dlatego my musimy przeciwko temu zapobiegać i tak zarządzać kapitałem, żeby utrzymywać się w jakichś określonych wartościach. I tymi wartościami dla mnie, dla każdego pojedynczego tu rachunku, tak, czyli ten floating, tak, loss, on nie może być, tu macie floating profit lub loss, tak, czyli to może być dodatnie lub ujemne, czyli na minusie nie może być większe jak 30%. Jeżeli spadnie mi poniżej 30%, tak jak na przykład tutaj w tym momencie mam, ja mam, widzicie, 1800 jest tutaj zwiększony, bo jak miałbym 1000, to bym tu dochodził już do 30%. A że mam 1800, to będzie jakieś, nie wiem, niecałe może chyba nawet 20%, tak? Jeżeli mi dojdzie do 30%, będę musiał jakby przesunąć jakiś, nie wiem, kapitał, na przykład 200 euro tutaj na ten rachunek, żeby po prostu zbić, tak, ten procent i utrzymywać się w określonym range'u. Ja wiem, że to jest trochę trudne do zrozumienia, ale jeżeli będą jakieś wątpliwości, to możecie jeszcze na grupie zadawać pytania, to dodatkowo to wyjaśnię. Czyli widzimy tutaj, że
widzimy tutaj, że zarządzamy jakby tym kapitałem, tak, w relacji, jeżeli chodzi o ten parametr floating loss. I powiem Wam, że jeżeli będziecie tego pilnować, tak, tych 30%, to jak później wrócicie na przykład sobie na, popatrzycie na cały total, się przyłączę, tak, jak po, to tu nigdy Wam nie przekroczy jakby 10%. Ja nawet na swoim chyba, ja nie widziałem nawet 30%, czy tam może było 10% raz wtedy, kiedy ten błąd popełniłem, natomiast tak, tak to nigdy nie było 10%. W tym momencie, jak widzicie, to obsunięcie kapitału to jest 3% w relacji do balansu, także zupełnie inaczej wygląda jakby obsunięcie kapitału w relacji do całego portfolio, czyli jak teraz rozpatrujemy, a zupełnie inaczej jak my się przełączymy na poszczególne strategie. I sztuka właśnie polega na tym całym tym zarządzaniu, żeby utrzymywać właśnie ten range, żeby on tu nam nie przekroczył na pojedynczą strategię, strata na niej przekroczyła 30%. Jeżeli przekroczy, musimy podjąć akcję i zarządzić właśnie tymi rachunkami. Także słuchajcie, no o tym Wam chciałem powiedzieć w tym momencie i będziemy dalej kręcić, tak? Może będzie to troszeczkę wolniej niż wcześniej, natomiast jeżeli będzie chwila czasu, to będziemy przechodzili do kolejnego tematu. Także słuchajcie, ja Wam dziękuję. Udzielajcie się na grupie oczywiście i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.